Tak to już jest, że do Rzymu prowadzi wiele dróg, a do kultury dwa słowa. Dzieje się. Dominika Bem, dzień dobry. Dziś będziemy sprawdzać, czy to, co napisał Lem w swoich książkach, dzieje się na naszych oczach oraz kolejny raz udowodnimy, że teatr jest po to, aby wszystko było inne niż dotąd i że w teatrze naprawdę widać księżyc w misce. Poza tym moc kulturalnych atrakcji przed nami i dobra zabawa. Startujemy. Oh, I feel good. Do szklanych domów, tych od Żeromskiego, już przywykliśmy, ale czy mamy szansę dożyć momentu w dziejach świata, który będzie rodem z powieści Stanisława Lema? Z pewnością, bo powstają miejsca i idee, które do tego prowadzą, a ze mną w studio pan Adam Woźniak, dyrektor do spraw energetyki Parku Naukowo-Technologicznego Silesia w ramach Śląskiej Akademii. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Zaczęłam od Lema i nie bez kozery, bo tak naprawdę każdy pana poranny budzik prowadzi nas, świat, do takiej sytuacji, że ta książka kiedyś pewnie stanie się rzeczywistością. Oczywiście. Praktycznie od zawsze pasjonowałem się również fantastyczną literaturą, literaturą fantastyczną. I muszę powiedzieć, że niezwykłą radość sprawia obserwowanie, że to, co kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu było pomysłem z bajki, w tej chwili staje się rzeczywistością. I pod tym względem chyba, panie dyrektorze, żyjemy w dobrych czasach, ale też często mówi się, że każdy człowiek to wygrana na loterii. Więc rozszerzając to hasło, powiem tak, jeżeli my jesteśmy wygraną na loterii, to energetyka jest chyba tym losem, bo w tym momencie świata bez energetyki, no mówiąc krótko, chyba sobie nie wyobrażamy. Oczywiście. No energia jest tym, co otacza nas wszędzie. Praktycznie nie ma w tej chwili życia na poziomie, do którego się przyzwyczailiśmy, bez wykorzystania energii. Przedstawiając pana, powiedziałam Park Naukowo-Technologiczny Silesia. Gdybym teraz na szybko poprosiła o definicję tegoż parku, to co by pan dyrektor powiedział? Park Naukowo-Technologiczny jest w strukturach Akademii Śląskiej jednostką, która jest swoistego rodzaju hubem. Staramy się w jego pracach idee, pomysły naszych naukowców wcielać w życie. Staramy się, żeby technologie i pomysły przybrały wymiar projektów. I właśnie w ramach tego parku już za kilka dni, 27 kwietnia, niezwykle ciekawa konferencja. Tak jest. W tej chwili 27 kwietnia rozpoczniemy konferencję, międzynarodową konferencję o nazwie Energia w dobie zmian. Sama nazwa już mówi, że narzuca jakby to, że zmiany następują. Jesteśmy wszyscy ich świadkami i uczestnikami. W związku z tym uważamy, że te tematy są w tej chwili naprawdę ważne. Panie dyrektorze, dla kogo ta konferencja i co zrobić, aby 27 móc być w Akademii Śląskiej? Konferencja jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych, zarówno dla specjalistów z branży elektrycznej, motoryzacyjnej, mobility, dla wszystkich, których interesuje energia, elektromobilność. W agendzie przeczytałam, że dużo miejsca poświęcą państwo elektromobilności właśnie. Czy pana zdaniem, panie dyrektorze, my już jesteśmy w dobrym miejscu, jeśli chodzi o te wszystkie sztuczki elektromobilności, czy jeszcze długa droga przed nami? Jest jeszcze cała masa wyzwań przed nami oczywiście, natomiast zrobiliśmy już pierwszy zdecydowany krok w kierunku zaakceptowania tej zmiany. Tą zmianę akceptujemy generalnie wszyscy poprzez fakt chociażby zakupu samochodów elektrycznych, użytkowania rowerów elektrycznych zamiast samochodów spalinowych. Jest to na pewno dobry kierunek, ale jeszcze cała masa dla nas jest do zrobienia, szczególnie w zakresie magazynów energii, czyli akumulatorów baterii. A jeszcze lepszym kierunkiem albo kolejnym etapem tegoż kierunku jest właśnie wspomniana konferencja. Jest 27 kwietnia w Akademii Śląskiej. Od której godziny? Od godziny 8 rano zapraszamy serdecznie. Panie dyrektorze, dziękuję za tę energetyczną rozmowę i powiem tak, nie tylko myślę Stanisław Lem, ale również pan Edison czy pan Tesla bardzo tej konferencji kibicują. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Malarza nie określa dyplom, ale dzieło, a Grupa Janowska to nie zespół malarzy, a księstwo talentu. Czas na felieton, który przygotowała Dorota Niedźko. Grupa Janowska miała siedzibę na terenie kopalni Wieczorek.
w tamtejszym Domu Kultury Zakładowym. Niestety z powodów restrukturyzacji w ówczesnym czasie ekonomicznych Grupa Janowska musiała opuścić budynek, który zajmowała od 1946 roku. Nie wyobrażałem sobie, aby Grupa Janowska została bez dachu nad głową i szybko zaproponowałem właśnie miejsce w naszym Domu Kultury tutaj na ulicy Halera jako stałą siedzibę dla Grupy Janowskiej. U nas jest taka zasada, że nie przyjmujemy do grupy kogoś, kto jest po studiach, tudzież po jakimś liceum plastycznym. My jesteśmy amatorami. Kiedyś 13 osób to była taka granica, której się nie przekraczało. Bywały takie legendy, że kto przyszedł następnym, jakiś 14 albo 15 rok, to ktoś z nas odchodził, że tak powiem, do wiecznej pracowni. Ptasie toki. Ja namalowałam 3 takie właśnie już z cyklu Ptoki, obrazy, które parę lat temu też otrzymały nagrodę publiczności na konkursie ogólnokrajowym imieniem Pawła Wróbla. Jestem rodowitą Nikiszowianką, także z Grupą Janowską już jestem od początku swojego życia w zasadzie, no bo kolebką Grupy Janowskiej jest Nikiszowiec. Ja jest abstrakcjonista, Walter Pomarańczowy, przyszedł rzek tutaj 2 lata temu. Jest jak Belfry na zawodziu, ale pasją zawsze było malarstwo i 40 lat ponad to robię. Wiecie, jak to było w komunie, to człowiek w los w abstrakcja. Po to, żeby zawoalowywać te wszystkie, no ta prawda. Przekludził rzek się do Bełku, no i tam są, to są cysterskie kompozycje Lud Wielkich. To mnie inspiruje fest, bo nie wiedział rzek, że takie cuda mogą się zdarzyć tu u nas. Na kopalni wieczorem z kucharzy Barburku była wystawa tej Grupy Janowskiej. No i tak przy jakimś obrazie, że tam się zatrzymał i podszedł do mnie kolega. Panie, podoba się ci? No patrza, no by też tak umiał. A on padł, mówisz, no to przyjdź do Grupy Janowskiej. I od tego czasu to już teraz jestem systematycznie tutaj. W tamtym roku zorganizowaliśmy praktycznie około 8 plenerów, 6 wystaw. W tym roku planujemy również tą samą ilość. Planujemy również wyjazd zagraniczny. No, pierwszy już praktycznie mamy zaklepany, to jest w Niemczech. Jeżeli są chętni, również zapraszamy do nas na plenery. Pierwszy taki duży plener, który będzie, to będzie 6 maja, plener z telewizją TVS-u. Wtedy będzie można poznać wszystkich naszych malarzy z Grupy Janowskiej. Byćcie zdrowi i czym cię pędzle w garści i oczym ja tyle, wy się na razie weźcie jeden. I nie wszystko należy zmieniać jak rękawiczki, ale ta sztuka w odniesieniu do sztuki daje nam naprawdę niesamowity witraż form. Dlatego teraz będzie o obrazach, ale scenicznych. Zmierzch świtem. Na deskach Teatru Polskiego we Wrocławiu to możliwe. Zmierzch świtem to opowieść o tym, jak ginie świat Odessy sprzed 100 lat. Jak żyli i jak umierają bohaterowie tamtego czasu. A od 24 lutego 2022 roku historia ta niczym Feniks odrodziła swoją złowrogą autentyczność. Kilkudziesięciu aktorów tym spektaklem wyraża solidarność z dzielnym narodem ukraińskim. W jaki sposób? Zobaczmy. Mama Jarzulika lubił. Spice chodzą za nim rąk, Żulik robi nowy skok. Mama Jarzulika lubił. Znosi srebro, znosi blit, w palcach ma mistrzowski spryt. Mama Jarzulika lubił. Gdzie złodzieje, tam i ja, gdy psująca dola ma. Mama Jarzulika lubił. W naszym programie Czas na kalendarium. 25 kwietnia, we wtorek, spektakl Białe Małżeństwo w Teatrze Polskim we Wrocławiu rozpocznie się o godzinie 19. 5 dni później spektakl Ławeczka z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca w Teatrze Polskim we Wrocławiu, ale na scenie na Świebockim rozpocznie się o 17. 1 maja w poniedziałek łatwo nie będzie, to już Wrocławski Teatr Komedia i godzina 19. 6 maja to oczywiście wielki piknik rodzinny pod hasłem Śląskie dobrze się tu czuje. W Parku Śląskim na Polach Marsowych zaczynamy od 12. 20 maja w sobotę koncert gwiazd telewizji TVS w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Dobrodzieniu wystartuje o 18. A dzień później, 21 maja, również o godzinie 18, koncert gwiazd telewizji TVS w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach.
Siostra komedia na deskach teatru na szczęście nie daje o sobie zapomnieć. Pomoc domowa to spektakl Wrocławskiego Teatru Komedia. Spektakl ten jest ujmująco zabawnie burzliwy i dlatego pojęcia nie mam, co na to związki stolarzy, ale podobno podczas sztuki drzwi trzaskają 100 tysięcy razy. Jestem bardziej niż pewna, że na brawa te trzaśnięcia później się przekładają. Pomoc domowa to Wrocławski Teatr Komedia, a teraz na naszym teatralnym niebie następuje roszada emocji, bo Teatr Śląski w Katowicach przełamuje fale. Zapraszam na felieton Moniki Herman. Ona jest od Ducha Świętego, tak mówiła. I mówiła bez. Teraz musisz żyć tak, żeby się Bogu odwdzięczyć za to, rozumiesz? Bo ty jesteś od Ducha Świętego i ciebie miało nie być, ale jesteś, więc... Opowiadamy tutaj historię, która się skupia na dwójce bohaterów, na Bez i na Janie, co sprawia, że tak naprawdę ten scenariusz von Triera w tym przypadku wybrzmiewa zupełnie inaczej i dosyć mocno został przepisany. Oczywiście inne postaci się też tam pojawiają, ponieważ one budują kontekst, historię, którą mamy do opowiedzenia. Ale skupiliśmy się przede wszystkim na tym, co się dzieje pomiędzy dwójką naszych bohaterów, na tym, w jaki sposób opowiedzieć o miłości, która do tej pory była odczytywana jako toksyczna, jako przemocowa, a my staraliśmy się znaleźć dobro i jasność w tej historii i odpowiedzieć sobie na takie pytanie, jak bardzo trzeba kochać drugą osobę, żeby tak bezgranicznie się dla niej poświęcić. Bez jest bardzo czuła, jest, myślę, bardzo wesoła tak naprawdę, ale przez to wszystko jest niezrozumiana przez większość otoczenia. Ponieważ jak ktoś jest czuły, empatyczny, ma jakąś w sobie dziecięcą radość, to bardzo często jest niezrozumiany i krytykowany. Więc myślę, że to są takie podstawowe cechy. Ja tak myślę, że jest o miłości. My myśleliśmy tylko o miłości. Oczywiście tam się dzieją straszne rzeczy, których nie będę zdradzać, ale jakby wszystko to jest sprawdzianem tej miłości i tego, jak sobie radzimy w takich ekstremalnych sytuacjach. Ale naszą podstawowym tytułem, który mieliśmy, była miłość. I potem sobie możemy ją różnie rozumieć. Czy to jest miłość do drugiego człowieka, do Boga, do jakiegoś innego absolutu. Musieliśmy stworzyć jakiś swój rodzaj języka, który jest nawet niezrozumiały dla reżyserki i dla świata dookoła, czy rodzaj jakichś emocji. No na szczęście jakby Ola jest takim partnerem, że jakby robiliśmy to w jakimś zupełnym bezpieczeństwie i z jakąś ogromnym zaufaniem i to jest klucz do tego. No nie zrobilibyśmy chyba tego inaczej, gdyby nie było zaufania i gdyby nie było bezpieczeństwa. Ja bardzo lubię ten film Larsa von Triera z genialnymi rolami aktorów. Oczywiście to jest trudne do przeniesienia na scenę, dlatego też aktorzy z pełną świadomością mówią, że się odcinają od tego, więc myślę sobie, że ta nasza propozycja teatralna, ona będzie albo uzupełniała film, albo będzie w jakiejś opozycji wobec filmu. Wydaje mi się, że to będzie również spektakl, który będzie poruszał emocje, a to jest najważniejsze. I mam nadzieję, że tak samo będzie tutaj, że będziemy kibicować tej naszej teatralnej Bez. Ola Przybył, która gra tę rolę, a robi to na pewno wspaniale, będzie zjednywać widownię i będzie sprawiać, że widownia będzie po prostu, krótko mówiąc, po jej stronie. Teraz mamy sytuację w programie Dzieje się naprawdę bez precedensu, bo książka pojawiła się w studio. Niecałe 200 stron, a na nich kolumbijska selwa, bezkresna Sahara, nowojorska dżungla, a także wiele innych miejsc i zdarzeń rozciągniętych na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Podróż będąca metaforą życia o tytule Po prostu to zrobić. To książka Ludwika Sobolewskiego. To książka o tym, czy poszukiwanie światów innych niż ten, w którym przebiega nasza codzienność, ma sens, albo czy w ogóle przynajmniej ekscytuje. I czy wystarczy po prostu coś zrobić, żeby się o tym przekonać. W tym momencie normalnie to powiedziałabym krótko, biegnijcie do księgarni, ale w programie Dzieje się mówię inaczej. Biegnijcie na naszego Facebooka, już po zakończeniu naszego programu. Trzy książki o tytule Po prostu to zrobić do wygrania. Zwycięzcom już teraz gratulujemy i proszę o nas pamiętać. Dzieje się w każdy piątek o 17:30. Do zobaczenia.